Poradne Pytania Radia Olsztyn. Andrzej Piedźwicz, witam Państwa. Naszym gościem jest pan senator Gustaw Marek Brzezin, szef Warmińsko-Mazurskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Czemu trzecia droga tak słabo wypadła w wyborach do Parlamentu Europejskiego? No są to wybory bardzo trudne, całkowicie inne. Nie można ich porównać ani z samorządowymi, ani z parlamentarnymi jednak. Globalne oddziaływanie tutaj jest bardzo istotne i sam, sama, same podejście społeczeństw danych państw do funkcjonowania Unii Europejskiej. No i oczywiście koalicyjny układ, jaki mamy od dłuższego czasu z partią 2050, powodował taką sytuację, że no musieliśmy się wewnątrz porozumieć więc gdzieś przypadły jedynki dla polskiego stronnictwa ludowego, a gdzieś przypadły jedynki dla. Partii 2050 i tak jak w naszym regionie, jak widać tutaj to liderowanie było skierowane na partię 2050, więc wydaje mi się, że no polskie stronictwo ludowe tutaj w zakresie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. No nie, nie, nie było możliwe wykorzystania całego potencjału nazwisk, które z pewnością mogłyby trochę ten wynik odwrócić. To jest też taka kwestia, że jak ma się nieskrajne poglądy co do funkcjonowania Unii Europejskiej, to społeczeństwo jakby mniej wybiera takie odpowiedzialne opcje. Ale Wy do tej pory szczyciliście się tym, że nie macie skrajnych poglądów, że staracie się iść środkiem, nie stawać po żadnej stronie, po żadnej stronie sporu politycznego, staracie się łagodzić te spory polityczne i wydawało się, że przy wyborach parlamentarnych i przy wyborach samorządowych... To właśnie tego typu podejście trzeciej drogi się sprawdzało. To dlaczego teraz przestało tak, się? Tu sprawdzać? wewnętrznie to się sprawdzało, bo ta zgoda powinna być adekwatna do, do poniesienia, ponoszenia odpowiedzialności za, za funkcjonowanie państwa czy gospodarność w samorządach. Natomiast w Unii Europejskiej trochę wrze i na pewno wymaga ona ciągłego reformowania, ale nie można zapomnieć o tym, że Unia Europejska daje nam bezpieczeństwo. To jest główna. Polityka prowadzona, polityka spójności jest też bardzo ważna, żeby nadrabiać, bo to też taki region jak Warmia i Mazury wyraźnie pokazał, że w tym dwudziestoleciu zmieniło się prawie wszystko i to bardzo korzystnie. No i oczywiście problem związany z rolnictwem, więc ta polityka rolna też musi ulec zreformowaniu, bo cały rynek globalny też w zakresie produkcji rolnej bardzo mocno się zmienił. Czyli Unia ma bardzo dużo do powiedzenia, bardzo wiele problemów do rozwiązania, a patrząc na frekwencję to trochę tak wygląda jakby Polacy nie uwierzyli, że Unia ma wpływ na tych wiele ważnych w... obszarów. Tak, no skrajne partie jakby delegowały w dużej mierze roszczenia i populizm. Natomiast no, potrzebna jest ciągła edukacja, ciągłe też zachęcanie do udziału w wyborach. Frekwencja jest bardzo ważna. Nie była ona aż tak tragicznie niska. No, u ale... nas w województwie 33%. Fatemnie. 33%, tak, to się zgadzam. To jeżeli chodzi o nasz region, to, to bardzo słabo to wyglądało. Natomiast wszyscy musimy głośno mówić, że. Jesteśmy w Unii Europejskiej, potrzebna jest Unia Europejska, potrzeba też dogadywania się wewnątrz Unii Europejskiej, żeby była ona no, w tych prawidłach i wszystkich ustaleniach bardzo pro-państwowa, pro pro-ludzka, pro Ale z drugiej strony też musi ponosić całościowo odpowiedzialność za trudne kwestie, które występują i będą występowały. Panie senatorze, wracając do trzeciej drogi, bo po wyborach pojawiły się głosy, że może ta trzecia droga już się wypaliła, że to projekt skończony, że teraz PSL i Polska 2050 powinny iść już oddzielnie. Podobno Władysław kośniak kamysz i Szymon-Hołownia to już za bardzo ze sobą nawet nie rozmawiają, jak w takim starym, bardzo niedobrym małżeństwie i że tutaj koniecznie jest rozwód. Takie zaczęły pojawiać się głosy ze strony polityków PSL-u, między innymi. A pan jak na to patrzy? A myślę, że jest to pogląd, który trochę jest przesadzony. Tak jak powiedziałem, trzeba się porozumiewać i, i w jaki sposób ustępować wzajemnie. My mamy struktury, my mamy doświadczenie, mamy ludzi, natomiast partia 2050 jest na tak zwanym dorobku strukturalnym. I to trzeba brać pod uwagę. Jedni mówią, że to, to jedna i druga strona jest ciężarem dla, dla drugiej, natomiast uważam, że do wyborów prezydenckich, bo tak ten projekt był określony, że wspólny kandydat właśnie i z Polskiego Stronnictwa Ludowego i, i, i z 2050, czyli trzeciej drogi miał tutaj i, i wierzę, że będzie przedstawiony, to do wyborów prezydenckich pewnie ta koalicja będzie bardzo mocno zwarta. Natomiast później będzie ten czas takiego oddechu na, na refleksję, nie na rozliczenia, ale po prostu na ustalenia, jak powinniśmy pójść, bo faktycznie dla nas dwa mandaty... Polskiego Stronnictwa Ludowego to w ostatnim czasie wynik najgorszy, jeżeli chodzi o reprezentowanie w strukturach Unii Europejskiej. Mieliśmy cztery, mieliśmy trzy mandaty, także stagnacja występuje. Trudno tutaj tak jednoznacznie powiedzieć, czy ten związek jest destrukcyjny. Ale na pewno projekt pokazał, że dzisiaj jest demokratyczna, ówcześnie demokratyczna opozycja dzisiaj rządzi. Dzięki właśnie temu projektowi, gdyby nie było trzeciej drogi, nie byłoby obecnego rządu. Czyli pan jest za utrzymaniem przynajmniej do wyborów prezydenckich, a może i dłużej? Takie były założenia. Myślę, że po wyborach prezydenckich trzeba tutaj. W, już w tym czasie który nie goni, nie pędzi spokojnie tak, są wyborów co pół roku. <laughs> tak, bo teraz są wybory co pół roku, trudno się zastanowić, niektórzy startują non stop, już trzeci raz. Więc jest to trudny czas, ale po wyborach prezydenckich mamy swoje struktury, mamy swój statut, mamy też tą dyskusję, która pewnie międzykoalicyjnie jednak występuje. I w tym czasie powinny zapaść decyzje, co dalej. A o tym wspólnym kandydatem będzie Szymon Hołownia, rozumiem? No, jak, jak wszyscy wiemy, przecież to nie jest oficjalnie potwierdzane, ale jak wszyscy wiemy, to tak imiennie było określone. Dynamika jest bardzo duża. Socjotechnika, socjologia, badania pewnie będą wskazywały, co dalej. Ne, więc y, wszystko przed nami na to, że to jeszcze tak ogólnie patrząc na koalicję rządzącą w Polsce, no bo tak, tutaj porozmawialiśmy sobie o trzeciej drodze, wiadomo panu projekt bardzo bliski jako szefowi warmińsko-mazurskich struktur PSL, natomiast pojawiają się podobno też jakieś tendencje odśrodkowe w Lewicy. Partia razem już może niekoniecznie chce być w ścisłym związku z nową Lewicą. Jak to wszystko się zbierze, to jak to może wpłynąć na koalicję rządzącą krajem? Czy pana zdaniem istnieje ryzyko, że koalicja, która wygrała wybory w październiku, i utworzyła rząd, no jednak nie dotrwa do końca kadencji? Powinna dotrwać do końca kadencji, bo tutaj pragmatyzm, mądrość, utrzymanie i odnowa demokratycznego państwa powinna być priorytetem. I taka dwustronna koalicja jest trudna, bo każdy chce nie tylko swoje programy realizować, ale chce zaistnieć za wszelką cenę, a to nie jest dobry kierunek dzisiaj wiemy, że po wielu latach rządzenia pisu jest dużo problemów, dużo luk, dużo jak to się mówi, zaminowanego pola i trzeba te pole na przyszłość rozminować, ale też pokazać, że jesteśmy odpowiedzialni, więc ustępstwa, ustępstwa i jeszcze raz ustępstwa dla dobrego demokratycznego prawego państwa. Senator Gustaw Marek Brzezin, szef Warmińsko-Mazurskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego był gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie Państwa, pozdrawiam.